Hejo, hejo, dzień dobry, słuchajcie, przybywam do Was z filmikiem, w którym zrobimy sobie porównanie paletek. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jedna, druga, trzecia. Jak możecie zauważyć po tytule filmu, już wiecie, co będzie w tym filmie. Także dla tych, którzy są ciekawi, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zostańcie dalej ze mną. Mam oczywiście przy sobie trzy paletki Huda Beauty. Jest to paletka Desert Dusk. I co? Dwie z tych paletek są podróbkami i jedna jest oryginalna. A ja w tym filmiku chciałabym Wam pokazać różnicę. Różnicę między tymi trzema paletkami. Dlatego, że mam trzy i wszystkie trzy są różne, bardzo różne od siebie. Różnią się tak naprawdę, wszystkim się różnią. Jeżeli chodzi o to, jak one sobie tak leżą i miałabym na przykład zdecydować, która jest tą oryginalną, to muszę Wam powiedzieć, że nie jest to jakby do końca trudne do odróżnienia, dlatego, że ona się czymś faktycznie wyróżnia. I teraz do czego zmierzam? A, jeszcze Wam tylko powiem. Jedną z paletek, czyli ten oryginał, oczywiście zawdzięczam Madzi, która mi użyczyła ją do nagrania tegoże filmiku. Natomiast dwie kupiłam sama. Płaciłam za nie po 25 funtów i kupowałam je na jakiejś stronie. Jak znajdę link, to Wam oczywiście tutaj pod filmem w opisie udostępnię. Nie wiem, czy będę pamiętała. Nie mam na pewno już żadnych papierów, absolutnie. To już było jakiś czas temu. Natomiast kupowałam ją z linku z Instagrama. Także na Instagramie wyskoczyła taka reklama, że macie paletki Huda Beauty, słuchajcie, w cenie, znaczy, że pół ceny taniej, więc się skusiłam. I tam 25 funtów, co się później okazało, za podróbę. Jak możecie się domyślić, te dwie tutaj są podróbkami. Ta jest oryginalna. Co się rzuca w oczy? Zobaczcie. Zobaczcie nawet tak na pierwszy rzut oka, jak wygląda opakowanie, jak wygląda makijaż i jak wygląda, poprzechylam Wam, żeby nie było, bardzo proszę, po czym właśnie można odróżnić teraz, mając je wszystkie trzy przed sobą, no który obrazek, który jakby odwzorowanie jest, że tak powiem, sztuczne, jest fejkowe, a które jest oryginalne. To rzuca nam się bardzo w oczy, dlatego że makijaż jest taki podświetlany. Tutaj jest to niestety nie do końca skopiowane. Zobaczcie na makijaż oczu i zobaczcie na biżuterię na czole. Także tak właśnie się to prezentuje. Jeżeli chodzi ogólnie o kolorystykę właśnie tak opakowania, to faktycznie no w tym oryginale jest to najładniej wykonane. W ogóle mega mi się podoba ten makijaż oczu, jest przepiękny. Teraz pokażę Wam środek. Tyłu nie będziemy oglądać, bo to nie ma sensu, słuchajcie. W jednej z tych podróbek mamy tutaj oczywiście ten wzornik z tym makijażem, także ja go już od razu odkładam. I jeżeli chodzi o wykonanie paletki, to jest ono takie dość średnie. Postaram się Wam tutaj to zakryć. Tutaj już się wszystko powyginało, ponieważ ja i tak ją wyginałam do robienia makijażu. Tak wygląda kolorystyka. Także możecie tutaj się przyjrzeć. Nie mam włączonej lampy, także wszystko jadę w świetle dziennym. Tutaj mam dodatkowo w drugiej folię. Tu opakowanie jest już jakby mniej zniszczone, a kolorystyka wygląda tak. I teraz zestawię Wam to, te dwie ze sobą. I zobaczcie, jak się różnią cieniami. Tu, gdzie mamy ten złoty, który jest brokatowym, tutaj nam tego jakby brakuje. Możecie sobie teraz tak porównać. Jak macie je obie koło siebie, jak się różnią róże. Ten tutaj mu taki ceglasty jest bardzo podobny. Tutaj mamy róż, tutaj mamy taki podświetlony róż, taki satynowy, jakby z satynowym wykończeniem. Nie wiem, jak ja Wam to będę musiała tutaj pokazywać, będę musiała jakoś to sobie... O, dobra, już wiem. O tak. No i teraz lecimy oryginał. Co jest w oryginale? Mi się wydawało, że w oryginale tutaj była taka folia. Ale nie mam. Na pewno było to takie z oczami, natomiast widzę, że Madzia tego nie posiada już tutaj, bo nie mam tego przy sobie. Ale wiem, że takie coś powinno być. Jeżeli chodzi o napis, słuchajcie, na lusterku. Oczywiście paletka była przez Madzię używana. Czekajcie, postaram się tutaj wyczyć troszeczkę koło lusterka, bo chcę zobaczyć właśnie takie ogólnie wykonanie. No muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wykonanie, to naprawdę... No jest ono dość podobne. W oryginale ono się tak fajniej zamyka.
Ale tak samo się tutaj to wszystko przedziera, jak i w tych fejkowych. No ale za chwilę już Wam pokażę właśnie teraz kolorystykę. O! I tak wyglądają trzy. No i nie ukrywajmy, że ta różnica no nie jest nie wiadomo jak kolosalna. Jeżeli miałybyście tak po cieniach stwierdzić, która jest oryginalna, to nie wiem, czy byście umiały. No nie wiem. Na pewno nie weszłaby w grę ta pierwsza tutaj, ponieważ brakuje właśnie tego brokatowego. Natomiast w przypadku już tutaj tych obu, tych tutaj, o, no to już, jak widzicie, mamy brokat i tutaj niby on wygląda na taki nawet dobrze podrobiony. Teraz zrobimy sobie oczywiście swatche. Postaram się Wam zrobić swatche każdej z paletek. Właśnie na tym mi najbardziej zależało. Myślę, że tą sobie zostawimy na sam koniec, gdyż tutaj właśnie jakby te kolory najbardziej się różnią, a w tych dwóch są one jak najbardziej do siebie zbliżone. I teraz jak będę to robić? Będę to robić w taki sposób, że tutaj na dłoni postaram się o tutaj w tą może stronę, tak będzie chyba najprościej i najwygodniej dla mnie, robić Wam swatche, paletki. Jedziemy najpierw pigmentację. Aha, czekajcie, jeszcze nazwy. Desert Sand. Nie, nazwy są dokładnie takie same. Takie samiutkie, jeżeli chodzi o grawer, no to jest to tutaj tak sztucznie wygrawerowane, tutaj jest to tak ładniej. Jeżeli chodzi o osadzenie cieni, muszę Wam powiedzieć, że w obu paletkach jest podobnie. Nie ma tak, że w tej za 56 funtów, czyli właśnie w oryginale, są one osadzone idealnie. Nie, nie są. Także jedziemy na tej dłoni teraz podróbkę. I zaczynam od góry, od najjaśniejszego cienia. Jest taki fajny, ja uwielbiam takie cienie w paletkach, bo to jest cień, którego ja zawsze szukam, czyli taki bazowy na całą powiekę. On jest cieniem takim cielistym, to jest mat. Jak widzicie, bardzo lubię. To jest taki efekt po prostu rozjaśnienia powieki. Teraz jedziemy dalej. To jest cień mózg. Jadę po kolei. To będzie taka kawa z mlekiem. On jest dość słabo widoczny, ale też bardzo fajny cień, jeżeli chodzi o całą właśnie ruchomą powiekę. Dalej jest cień Eden i to jest taka brzoskwinka. Jeżeli chodzi o pigmentację, to naprawdę trzeba się troszeczkę namachać. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie w przypadku oryginału. Teraz jedziemy Amber. No i ten Amber w ogóle mi się podoba jako kolor cienia. Bardzo, bardzo mi się podoba. To jest taki, nie wiem, bursztynowy, taki, nie wiem, lisi, ceglasty. Teraz jedziemy pierwszy z cieni, jak widzicie, takich satynowych. Tutaj już pigmentacja jest naprawdę fajna, jak na cień podróbkowy, jak na paletkę podróbkową, to naprawdę jest to ładny kolor. I ostatni mamy Oud. Oud, bardzo ładny cień i to jest w ogóle, to jest taka moja kolorystyka, Wam powiem. Brakuje mi tylko tu pomarańcza i ogólnie to bardzo mi się podoba. Mamy tutaj takie zestawienie. Tak to wygląda naprawdę ładnie. Jedyny, którego nie widać, to jest faktycznie ten Desert Sand i to jest taki naprawdę bardzo cielisty, więc taki, myślę, że osoby bardzo blade to dopiero jakby będą widziały ten pigment. Jedziemy teraz drugi rząd i jest to Celestial i to jest znowu taki połyskujący cień. Jeżeli chodzi o transfer, on się troszeczkę kruszy pod palcami, to muszę Wam od razu powiedzieć, jeżeli chodzi o tą paletkę Fake. Następny to jest Nefertiti, cokolwiek to znaczy. I to jest też taki z wykończeniem satynowym. On trochę mi przypomina w ogóle rozświetlacz, jakikolwiek rozświetlacz. On się dziwnie transferuje i ma dziwną w ogóle formułę, inną niż te tutaj pozostałe cienie. Ale też jest ładnym cieniem. Jedziemy dalej. No i mamy tutaj już Twilight. I to jest taki fiolet, który mega się kruszy pod palcem. Niby fiolet. To jest taki duo w ogóle. To się mówi duochrom, tak? On jest taki duochromowaty, w sensie, że on się mieni na niebiesko odrobinę, ale naprawdę trzeba go, no trzeba się nim trochę napracować. Dalej mamy ametyst i to jest przepiękny, przepiękny, uwielbiam takie kolory. To jest taki fiolet, ale jak przy fioletach, jak na fiolety przystaje, bardzo ciężko się transferuje, także też tutaj musimy się raczej namachać. No i jak zwykle, tak myślałam, że kurde, źle tą rękę jakoś, że źle tą rękę, kurde, rozpracowałam, widzicie? Nie będę wiedziała, jak Wam to pokazać, tak będę musiała. A chciałam tak, widzicie? I właśnie mi to nigdy nie wychodzi, tak bym chciała. A zobaczcie, jak ja mam krzywo i powinnam jechać tu.
Prosto powinnam jechać, a teraz trochę skręciłam, więc muszę, poczekajcie, żeby wam to pokazać, to ja muszę wyjechać tu, okej, okay. Tego Twilight, ale on jest takim, to jest właśnie taki, o, to jest taki duo, po prostu duo, ale naprawdę jest widoczny. Dalej za fioletem mamy Royal, też ładny kolorek, poczekajcie, muszę go tutaj przeciągnąć dalej. Następnie mamy Retrograde, cokolwiek to znaczy. Też ładny cień, bardzo mi się podoba i to też jest duo. Dlatego, że to jest taki duochrom, który się też w środku jakby troszeczkę mieni na niebiesko. Co jest fajne, bo to jest brąz, ale taki opalizujący na niebieski. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale naprawdę zobaczcie, no to jest kolorystyka paletki Fake. Więc jak na fejkową, nie może wam jakoś moją rękę odwrócę, bardzo ładnie one wyglądają. No i ostatni rząd, który nie wiem gdzie zrobię, bo nie no dobra, muszę jechać tu na dół. I to będzie kaszmir, postaram się robić tak fajna pigmentacja tego kaszmiru, jeżeli chodzi o palec oczywiście i o transfer. Naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, tutaj już nie trzeba się raczej dużo namachiwać. Potem mamy Angelic. Tutaj już jest troszeczkę słabiej i to też jest cień, który powinien się chyba jakoś o ciupinkę mienić. Za chwilę zobaczymy, do czego one miały być przyrównywane, czyli za chwilę sobie je porównamy właśnie z tymi oryginałami. I faktycznie ten cień niestety już nakładam chyba z czwarty raz i za chwilę zobaczycie jego moc. Teraz jedziemy Cosmo, czyli ten taki najbardziej obiecujący. Tak wygląda on na palcu, a z tego co wiem z doświadczenia, właśnie jego chyba trzeba aplikować na jakąkolwiek bazę albo na mokro, ja nie wiem, ponieważ pod palcami czujecie nic innego. I zobaczcie, ja wycieram i to wciąż jest, on schodzi tak grudkami, to jest bardzo, bardzo dziwna konsystencja, ponieważ jest to nic innego jak taki zamknięty w cieniu brokat, który no strasznie, on bardzo ciężko schodzi, także jego bym się akurat bała bardzo położyć na powiekę, jeżeli chodzi o oko. Naprawdę bym się bała, bo ten brokat jest bardzo wyczuwalny i jeżeli ktoś ma wrażliwe oczy, no to niestety, ale może was irytować. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, to fajnie jest przemyślany, bo to jest taki brąz, taki miedziano-rudawy brąz, ale z domieszką różu, ponieważ on ma w sobie takie różowe drobinki brokatowe. Nie wiem, czy to tutaj oczywiście kamera wyłapie standardowo. Nie mam pojęcia. Jeszcze za chwilę też stanę tak bokiem, więc wam to wszystko zobrazuję. Jedziemy dalej. Ostatnie trzy cienie. To jest Turkish Delight. Bardzo mi się podoba nazwa. Cień też mi się podoba. Bardzo ładny jest ten cień. Za chwilę właśnie. Dlaczego ja chciałam wam nagrać ten filmik? Ponieważ ja nie miałam nigdy oryginalnej paletki. I jak użyczyłam od Madzi i umalowałam się jeden raz, to stwierdziłam, zresztą zobaczycie co stwierdziłam, zobaczycie, po to nagrywam ten filmik. No i ostatni to jest Blazing i to jest taki zamykający paletkę cień, akurat w tym przypadku niestety pigment tutaj jest chyba, w tym cieniu chyba jest najgorszy. W sensie, że tutaj już trzeba się naprawdę trochę namachać. No i tak by się prezentowały wszystkie kolorki. Ja teraz postaram się tutaj pokazać wam w ten sposób. Moją rękę. Zobaczcie, jak one się mienią. Wszystkie począwszy od początku paletki do samego końca. Tak to wygląda. No i powiedzcie, czy naprawdę aż tak bardzo one rażą? Nie. Czy nie można z nimi zrobić nic? Zobaczycie, jak zrobimy sobie test porównujący na obu oczach. Także to jest, no i widzicie, to jest właśnie moje pokazywanie. Nie wiem, jak ja wam teraz pokażę tą drugą. Tak jakoś będę musiała, nie wiem jak. Będę musiała wam tak po prostu. Tak będę musiała to jakoś to zobrazować, bo inaczej będzie mi bardzo ciężko. Teraz lecimy. No nie wiem, jak mam wam to zrobić, słuchajcie. Nie mogę, muszę zmyć to i zrobię chyba w tym samym miejscu. A porównacie sobie po prostu Porównacie to sobie, słuchajcie, przesuwając sobie ten filmik. Tak, teraz widzicie wszystkie kolorki z tejże paletki. No i teraz zmarzemy i w to samo miejsce będziemy aplikować za chwilkę paletkę oryginalną. Także dajcie mi chwilkę, ja tylko sobie zmarzę
i zaraz do Was wracam. No i dobrze, ja już rękę zmazałam. Co Wam muszę powiedzieć, to muszę. Jeżeli są wśród Was takie, które by się chciały skusić na tą fejkową paletkę, to jednak uważajcie z tym cieniem brokatowym, bo to naprawdę bardzo ciężko schodzi i on zostawił dalej mi tutaj jakieś drobinki, więc ten brokat się dość mocno sypie. Nie wiem, czy nie będzie podrażniał oczu, więc jeżeli macie wrażliwe oczy, to unikajcie raczej tego cienia. Ja bym się go bała zastosować, pomimo iż on naprawdę wygląda bardzo ładnie, ale ja bym się bała. Także teraz jedziemy, słuchajcie, paletkę oryginalną, jeżeli chodzi o pierwszy z cieni, czyli właśnie ten Desert Sand. Muszę Wam powiedzieć, że jego... Czekajcie, jak to Wam właśnie robić? Tutaj muszę. Czyli w tą chyba stronę, tak? Jego konsystencja nawet w oryginale jest bardzo, bardzo tępa. W ogóle dotykam takich grudek, jak ja dotykam ten cień, on też się ciężko transferuje. Zobaczcie, jest on bardziej widoczny pewnie niż w tamtej, natomiast tutaj się też trzeba troszeczkę namachać. Czekajcie, tutaj mam gdzieś chusteczkę. Następny cień to jest musk. Ten cień jest bardzo ładny, ten cień mi się bardzo podoba i ja bym go mogła mieć w ogóle jako na całe oko, na całą powiekę, w sensie nie na oko. Także fajnie. Teraz jedziemy Eden i tutaj już konsystencja pod palcami jest taka mięciutka. Także fajnie, jak widzicie, no jednak transferuje się dużo fajnie i bardzo mi się podoba ten cień, bardzo, bardzo. Miękko się to aplikuje, no i bardziej są one widoczne, no ale tutaj mamy 25 funtów, tutaj 56, więc no dziwne by było, jakby tak nie było. Tutaj również fajny transfer, jedno dotknięcie, ale widzę, że znowu nie w tą stronę pojechałam, muszę tam bardziej wyciągać, o w ten sposób. Następny cień to jest Blood Moon, bardzo mi się podoba. Już Wam też pokazuję, mięciutki, też się osypuje, więc osypuje się pod palcami. Także nie myślmy, że jak już paletka kosztuje 56 funtów, to właśnie jakby nie rozumiem tych narzekań właśnie, że no niestety się osypuje. No to jest pudrowa konsystencja, dziewczyny, nie oczekujmy, żeby woda nie była mokra albo żeby coś tam nie kapała, więc tutaj po prostu się to osypuje. No i następny z cieni to jest Oud. Po 6 cieni mamy w każdym rządku. Także tutaj Wam pokażę do końca ten cień. On będzie się bardzo fajnie też blendować. Widzę, że znowu nie pojechałam w tą stronę, co trzeba. Nie umiem, słuchajcie, tego robić po prostu. Tak wygląda pierwszy rządek, no wygląda obiecująco. Jedziemy dołem teraz, Celestial i znowu taka dziwna konsystencja pod palcami. Także dziwnie, on jest taki piaskowy. Nie wiem dlaczego, ale jest taki piaskowy i bardzo ciężko się transferuje. Bardzo ciężko, maczam teraz czwarty raz i za chwilę zobaczycie, co wydobyłam. Jeżeli chodzi w kamerze, to może to będzie coś widoczne, natomiast naprawdę jest to strasznie trudno transferujący się cień. On jest taki lekko brokatowy, go dotykacie, a mimo to jest taki miękki, ale ciężka sprawa. No i mało widoczny, a w paletce jednak jest. Następny Nefertiti, to jest właśnie ten taki ładny. I już Wam pokażę. Również ta sama sytuacja, czyli niezbyt szybko się on transferuje. Znowu to jest moje chyba z czwarte umoczenie palca. I zobaczcie, jaki pigment. No dziewczyny, no to jest paletka za 56 funtów. Hello! Hello! Ja powinnam raz umoczyć palec i to powinno już tutaj być widoczne. Trzeci z cieni. Dobrze mówię. Trzeci z cieni to jest właśnie ten taki Twilight. I to jest ten taki duochrom, który znowu niestety, ale się tak aplikuje, jak się aplikuje, że widać go tak, jak go widać. No i dziewczyny, to jest paletka, powtarzam, za 56 poundów. To jest ta oryginalna. No to ładnie się mieni, ale naprawdę ciężko się aplikuje. Fiolet, ametyst. No i podobna sytuacja. Czekajcie, czy ja dobrze Wam mówię, że ja wzięłam? Tak, to jest ta oryginalna, bo aż się już zmieszałam. Ja właśnie to ostatnio mówiłam Madzi, że z tego, co ja kojarzę, to niektóre cienie po prostu naprawdę się ciężej aplikują, że ja to obawiam się, czy na tej stronie Cult Beauty, bo chyba tam Madzia kupiła paletkę, czy sprzedają oryginały, bo no sorry, ale jak widzicie tutaj, ja to robię na żywo, mam trzy paletki, jeszcze tą trzecią też sprawdzimy.
ale widzę, że już odbiega jakby od tej oryginalnej w niektórych odcieniach, dlatego posłużyłam się tą, która jest najbardziej zbliżona. No ale ta pierwsza tutaj część jest piękna, drugi rząd już jest taka trochę pomyłka. Cień Royal fajnie się transferuje, dobra, jest spoko, bardzo ładnie wygląda i bardzo leciutko po prostu, niewiele go trzeba, żeby go przetransferować na dłoń. Już Wam pokażę, o, to jest ten cień, to jest taki fiolet przyciemniony i Retrograde, bardzo ładny taki też duo, natomiast jest znowu to samo, zaraz zobaczycie, znowu dotykam go drugi raz. Trzeci raz, żeby nie było, dziewczyny. Czwarty raz i tyle z niego wydobyłam. Gdzie on jest? Tu, pod tym. Zobaczcie, no ładuję go, już mam cały palec jakby taki duochromowy. Bardzo ładnie to wygląda, natomiast zobaczcie, jak ciężko to się transferuje z palca na oko. Zobaczymy, jak będzie z pędzlem. Tu cień, który Madzia chyba najczęściej używała, to jest kaszmir i też bym go używała często, bo jest bardzo ładny. No tu nie mogę nic powiedzieć. Masełko takie. Takie masełeczko, bardzo ładny cień, nawet na całą powiekę. Myślę, że ten cień może robić cały makijaż oka. Czekajcie, serwetka mi spadła. Muszę go pociągnąć tutaj, żebyście mogli go dobrze zobaczyć. Bardzo proszę, to jest ten tu. I zobaczcie, naprawdę fajna konsystencja, fajnie się przenosi. Angelic, muszę tak zrobić. Przepiękny kolor, ja bym go bardzo, bardzo często używała. Myślę, że to byłby mój taki ulubiony. Nie wiem, jak to się stało, że tu mi akurat zabrakło ręki, słuchajcie. Ja nie wiem, czy jakieś większe te rozmachy robię tym cieniem. Bardzo mi się podoba ten kolor, zaraz wam go pokażę na palcu. Zobaczcie. Na palcu one wyglądają przepięknie, jeżeli chodzi o transfer. I tutaj ja mam przecież bladą rękę, więc tak to wygląda. Jedziemy. Jak ja to zrobiłam? Kurczę, mi ręki tu teraz brakuje. Za nisko położyłam. Dobra. Kosmo, czyli właśnie ten obiecujący brokat. No i dziewczynę. I żeby nie było. Patrzcie, jakie prześwity. Ja nie mogę go, w ogóle go nie mogę wziąć z paletki. Mi się wydaje, że... No i tu jest podobna sytuacja. Podobna jak w podróbce. To jest chyba cień tylko i wyłącznie przystosowany do, nie wiem, czy wklepania na mokro, czy... No ładnie wygląda, bo pięknie wygląda. Zobaczcie, mieni się cudownie. Brokat jest mniej wyczuwalny. To jest zdecydowany plus. No ale właśnie ta taka konsystencja jest dziwna. No tutaj jest lepiej, bo on zastyga. Tam się sypał, tu zastyga. Więc może tu bym się nie bała go zastosować. Bardzo ładny. Bardzo ładny i schodzi z palca, w przeciwieństwie do podróbki. Także zobaczcie, taka jest różnica między właśnie tym brokatem. Więc tu jest naprawdę klasa. Sztosik. Sztosik, bo jak dotykacie, to nie czujecie w ogóle tego brokatu i nie mam go na palcu. Super. Super sprawa. Natomiast pokażę Wam, jak wygląda teraz on w paletce po próbie wydobycia go z tej paletki. Zobaczcie. Patrzcie, co się dzieje. Widzicie to? I to by mnie troszeczkę irytowało, no bo tego się można wystraszyć, dziewczyny. Zobaczcie, jaka ilość mi się tego cienia tutaj jakby nabrała, aż się poosypywało. No ciężko, natomiast piękne wykończenie i super sprawa, że się nie klei do rąk, super. Ostatnie trzy kolorki, Turkish Delight, to jest ten, co mi się właśnie podoba. No i tutaj akurat nie mam więcej pytań, przepiękny. Safron, no i tu jest słabo, maczam po raz kolejny. I po raz kolejny, to już jest trzeci, teraz będzie czwarty. Także jak na cień, gdzie maczamy cztery razy palec, to tak nie bardzo chyba. Muszę troszeczkę na mokro sobie wytrzeć, bo został mi on bardzo na palcu. Zobaczcie, jak ten cień został mi na palcu. Muszę na mokro, bo niestety nie zszedł mi z palca. Nie zszedł mi z palca, natomiast bardzo ciężko się transferował na dłoń. Przepraszam, na rękę. I ostatni, Blazing, i znowu taki kamienisty. Bardzo ładny kolor, ale kamienisty. No ale pigmentacja tutaj jest. Jest ok.
jest spoko. Także mam nadzieję, że na oczy będą się transferować te cienie jeszcze lepiej. Nie chcę Wam pokazywać do końca, użyjemy sobie tylko niektóre cienie z tej trzeciej paletki, bo tak jak mówię, ona jest bardzo różna od tej oryginalnej. Tutaj tak się prezentują, słuchajcie, cienie w paletce oryginalnej. Tak one wyglądają. Nie wiem, jak to wygląda z bliska, pokażę z daleka. Mienią się niektóre pięknie. Ten brokatowy wygląda fantastycznie, przepięknie. Także to byłby mój chyba tu ulubiony. No troszeczkę teraz, drugim palcem wyczuwam brokat, ale on się osypuje, w sensie nie przykleja się do palców, więc spoko. No ale słuchajcie, czy taka jest drastyczna różnica? Nie jest. Taka aż bardzo drastyczna nie jest. Ok, teraz ja pozwolę sobie wytrzeć, słuchajcie, i przejdziemy do makijażu oka. I jedno oko pomalujemy sobie oryginałem, a drugie podróbką. Także jak sami widzieliście, tak wygląda właśnie porównanie paletki oryginalnej do paletki, no niestety fejkowej, czyli podróbki. Jeszcze raz Wam je zbliżę, pokazuję Wam je z bliska, jak wyglądają te cienie. Tutaj postaram się Wam pokazać pod takim różnym kątem. I tutaj mamy oryginał. Także tak by to wyglądało. Widzicie też oczywiście od razu zużycie, jakie Madzia tutaj miała w tej paletce. Teraz co Wam w tym filmiku jeszcze chcę pokazać, ponieważ w drugiej części filmiku będę chciała przejść z Wami do makijażu. W pierwszej chciałam się skupić na tym, żeby zobaczyć, jakie są między nimi różnice, a w drugiej części zrobimy sobie właśnie porównawczy makijaż na jednym i na drugim oku. Ale jeszcze co chciałam zrobić, to chciałam Wam posłoczować paletkę numer 3, a w tym moim przypadku paletkę numer 2 fejkową. I zrobimy sobie dosłownie tylko kilka swatchy podobnych do siebie cieni, więc lecę Desert Sand. W tej paletce, jeżeli chodzi o napisy, są one jakby... dobrze ja to mówię? Dobrze. Są one jak najbardziej takie no, sztucznie w porównaniu z tym oryginałem, bo są one bardzo widoczne i są one duże. W oryginale one są malutkie i takie przyciemnione. Tutaj one się wybijają bardzo złoto. Pierwszy cień Desert Sand, czyli ten taki, co ja mówię, bazowe, no niestety, ale jak dotykacie, to pigmentacja wydaje się pod palcem fajna, ale dość ciężko transferuje się na dłoń, nie będę tutaj bardziej fisiować. Polecimy sobie ten Twilight, który powinien być taki duochromowy, a w tym przypadku nie wiem, czy on będzie duochromem, chyba nawet nie, ale ładnie się transferuje na skórę, zobaczcie, naprawdę ładnie to wygląda, oczywiście muszę tutaj pojechać trochę dalej. Bardzo proszę. Zobaczmy sobie Angelic, to jest taki różowy i w oryginale on też jest takim duochromem. Zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj i teraz zobaczymy transfer. Transfer naprawdę spoko, czyli jeżeli chodzi o pigmentację, to naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda. Nie wiem, jak to Wy widzicie, czekajcie, pociągnę Wam go jeszcze, o, taki kolorek. Polećmy sobie ten właśnie Kosmo, ten brokatowy. Tutaj on nie jest brokatowym, on tutaj jest po prostu złotem, ale tak, ale ładnie się za to transferuje. Jedno pociągnięcie i mamy kolor, zobaczcie. Jedno pociągnięcie palcem. Nie daje on absolutnie efektu takiego jak w oryginale, nie ma tu w ogóle brokatu. Jest po prostu połysk. Nie wiem, może i to też plus. Teraz zobaczmy sobie ten taki klasyk ametyst, czyli ten taki różofiolet, który podoba mi się bardzo, bardzo w tej paletce. No i jak widzicie, jeżeli chodzi o pigmentację, nie jest źle, ale też tyłka nie urywa, ale jest ładnym kolorem. On jest tutaj bardziej w róż niż we fiolet. Widzicie? Jeszcze trochę umoczę tutaj, żeby Wam to tutaj zademonstrować. Tak to wygląda. No i te cienie wyglądają na takie przyciemnione, trochę takie przyćmione. Teraz ten, który Madzia najbardziej tutaj jakby zajeździła, to jest to kaszmir. I on tutaj wygląda na palcu, wygląda cudownie. Cudownie. Jeżeli chodzi o transfer już na rękę, też wygląda nieźle. Nie wiem, nie pamiętam, jak to będzie pędzelkiem. Nie pamiętam, czy Wam robiłam test tej paletki, czy nie. Ale chyba nie, bo nie widzę, żeby było tutaj coś maczane. Także tak wygląda ten kolorek. Teraz oczywiście ja Wam tutaj to wszystko tak spróbuję zzoomować. Tak one wyglądają.
No i jeszcze sobie wypróbujmy pomarańcz. Tutaj akurat w tej drugiej podróbce on jest najbardziej pomarańczowy z tych wszystkich trzech. Jeżeli chodzi o pigment, też spoko, nie mogę nic mu zarzucić. Zobaczcie, pociągnę jeszcze tu. Taki bardzo pudrowy, to jest bardzo pudrowy cień. Nie jest taki, on nie jest taki kremowy pod palcami, nie jest to cień taki miękki. Muszę wyczyścić niestety palec, one się dość ciężko trzymają palców. No i który jeszcze zobaczmy, i ten duochrom też, który w oryginale jest takim cieniem. Nie, to jest podróbka, sorry, tu jest oryginał. I to jest tak, tu jest oryginał, on jest taki mieniący się na niebieski. Czekajcie, zobaczymy, czy możemy ustawić. O, to jest podróbka. A teraz w naszej tutaj paletce wygląda on tak. Także zobaczcie. No niestety, ale te dwa palce, o, ten i ten, są dalekie do tego koloru. Nie wiem, czy tutaj jeszcze dam radę bardziej Wam to zademonstrować. No niestety nie, a teraz z ciekawości tylko zróbmy sobie tutaj swatch, który był oryginałem. Już Wam powiem, ten był oryginałem, czyli ja miałam go, teraz nie pamiętam na którym palcu, ale chyba na tym. To jest oryginał, już Wam jeszcze raz dodam i Wam pokażę różnicę chociażby w tym jednym cieniu. Zobaczcie, to jest oryginalny, jeszcze raz Wam tutaj zademonstruję ten oryginał, gdzie to byłeś? Cicho, tu jesteś, bo już zaraz mi się pomylą, słuchajcie. To jest oryginalny, o! Tutaj mamy oryginał, to jest podróbka i to jest ta trzecia podróbka. Także jeżeli chodzi o oryginał, bardzo fajnie tutaj on pokazuje nam właśnie te duochrom. Ten jest bardzo fajnie podrobiony, bardzo mi się podoba ta podróbka. A tutaj jest on zupełnie już inny, natomiast też fajny i ciekawy jako cień. Bardzo w ogóle mi się podoba zestawienie tych trzech kolorów. To jest takie moje trzy kolory. Także tak by to wyglądało. Ja myślę, że wystarczy nam już tych swatchy. Dajcie znać, co Wy myślicie, czy też zdarzyło Wam się kupić na przykład podróbkę, ale mimo wszystko być zadowolony z podróbki. Bo ja nie wiem jak Wy, ale moje osobiste zdanie jest takie, że nie zawsze w podróbce musimy mieć ten jakby samo, takie te same odbicie tych cieni, ale jeżeli ono jest równie dobrze, jeżeli one się dobrze rozcierają, dobrze się z nimi pracuje, ładne dają wykończenie, to czy to faktycznie musimy mieć, wiecie, aż tak 100%, kurde, czy tam 90% podrobienia? Nie sądzę. Jeżeli chodzi o mnie, to jakość tej jednej z paletek podróbek, gdzie te kolory są bardzo do siebie jakby no, najbardziej zbliżone, naprawdę jest spoko. Ta ma zupełnie inne, ta ma zupełnie inne odbicie, ale też jest fajną paletką. Cienie się też fajnie transferują, te, które widzicie, co zmacałam. Także tą odkładam całkowicie na bok. W niej chyba właśnie była ta folia, albo nie w niej, już nie pamiętam. W tej drugiej była folijka i tą paletkę uważam za naprawdę fajnie podrobioną, ciekawie podrobioną. No a tutaj mamy oryginalną. Także te były do siebie dość bardzo mocno zbliżone. Widać oczywiście w jakości tutaj pudełka, która jest właśnie oryginalna, a która nie. Napisy na tej są bardzo mocno wygrawerowane, na tej tak mniej. Z tyłu próbuję się tutaj jeszcze przyjrzeć. Napisy są bardzo, bardzo też podobne. 18, high pigmentation, high pigmentation. No wszystko jest, słuchajcie, ząb w ząb. Tu mamy odniesienie do YouTube'a, Facebooka, Twittera i Instagrama. Tu też te podpisy są podobne, te hieroglify, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ogólnie opakowanie, to wydaje mi się, że ten papier zniszczy się i w jednej, i w drugiej bardzo podobnie. Zobaczcie, tutaj mamy paletkę oryginalną u góry. Te napisy nie rzucają się aż tak w oczy, jak w tych podrobionych. One są takie, widzicie? Takie, o, może tak to pokażę. Tutaj są bardzo mocno odbite, tu są one bardzo delikatne, takie matowe, a tutaj takie błyszczące, więc to chociażby to się tak różni. Grubość, szerokość, nie do odróżnienia, słuchajcie. Tutaj ten napis też nie do odróżnienia, nie wiedziałabym tak naprawdę, która jest po tym tutaj oryginalna, która nie. Tak wygląda szerokościowo, objętościowo. Jeżeli chodzi o, wiecie, o ciężkość, to też są takie same. Także jeżeli macie już obie w ręce, to wiecie, że to jest oryginał, widać to po prostu po opakowaniu, po właśnie tym takim, jak przekręcamy ten makijaż, to ten makijaż tutaj jest taki
taki bardzo intensywny, piękny. No i te diamenty wyglądają najbardziej realnie, że tak się wyrażę. Także taka paletka. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o porównanie trzech paletek, czyli dwóch podróbek do oryginału. Dajcie znać, co wy myślicie, czy lubicie takie filmiki. No niestety nie mam możliwości nagrywania większej ilości takich tych filmów, dlatego że nie mam większości oryginalnych paletek, ale bardzo się cieszę, że tutaj akurat mogłam wam pokazać, że wcale nie trzeba mieć kupionego oryginału za prawie 60 funtów, bo możemy tak naprawdę mieć bardzo podobne odcienie za połowę ceny, tak naprawdę. Więc wyczekujcie teraz części drugiej, mam nadzieję, że wam się również spodoba. Ja również jestem jej ciekawa, ale z racji tego, że ja za chwilę wychodzę na zebranie do synka do szkoły, to niestety nie mogę sobie pozwolić, o jedna z paletek jest wyższa i większa. Ta tutaj na środku jest jakby, widzicie? Jest większa. I to nie jest oryginalna, to jest ta taka właśnie, o ta podrobiona w takim różu. Mamy bardziej różowo, jak widzicie, ten obrazek. No, także tak dość sztucznie, a tutaj mamy te diamenty, one są, wyglądają jak prawdziwe, po prostu, jak prawdziwe, więc to tutaj akurat odróżnia te wszystkie paletki tą właśnie oryginalnością. Także dajcie znać, czy będziecie chciały zobaczyć filmik taki porównujący i tak jak mówię, ja za chwilkę wychodzę, więc nie mogę zrobić sobie jednego oka takiego, drugiego takiego. Zrobię wam to po prostu po zebraniu dzisiaj, natomiast teraz też będę chciała przyjść jeszcze do was z filmikiem, na który właśnie głosowaliście podczas ankiety, czyli którym podkładem chcecie makijaż i którą paletkę mam wykorzystać do makijażu. Także trzymajcie się cieplutko, wyczekujcie na drugą część, w której pokażę wam makijaż wykonany podróbką i oryginałem. Jestem ciekawa, czy będą bardzo widoczne różnice. Także niebawem druga część filmiku z Chudą Beauty. A tymczasem wam bardzo serdecznie dziękuję. Macie, dziękuję za umożliwienie nagrania takiego filmiku. Pozdrawiam serdecznie i dajcie znać oczywiście, czy wam się taki filmik podoba. Trzymajcie się, buziaki, bajo!